Zakupy z dzieckiem mogą być bardzo wyczerpujące. Niektóre mamy ułatwiają sobie zadanie i wkładają brzdące do wózków. Ta kobieta nie spodziewała się, że za chwilę podejdzie do niej starszy pan. Zakupy najczęściej przebiegają bez żadnych zakłóceń. Dlatego gdy kobieta wybrała się do marketu ze swoimi synkami, postanowiła włożyć ich do wózka i w spokoju zająć się wyborem odpowiednich produktów. Nagle podszedł do niej senior. Sytuacja stała się jeszcze bardziej dziwna, gdy ten się odezwał. Mama miała łzy w oczach, na pewno zapamięta te słowa do końca życia. Zakupy zakłócił staruszek. Leanne postanowiła opowiedzieć o niezwykłym wydarzeniu na Facebooku. Fan Pagelowe w Hat Matters opublikował jej historię, a internauci od razu zasypali post reakcjami. Kobieta opisała, jak podczas zakupów w markecie włożyła synków do wózku i zajęła się zakupami jak gdyby nigdy nic. W pewnej chwili bez wyraźnego powodu podszedł do niej nieznajomy senior. Spytał, czy może jej zająć chwilę. Kobieta była pewna, że obcy chce zacząć udzielać jej rad dotyczących wychowania lub poprosić o drobne. Była bardzo zdumiona, gdy ten wyznał, o co mu chodzi. Okazało się, że emeryt chciał się podzielić z nią pewną anegdotką ze swojego życia. Sam miał syna i zapadł mu w pamięć jeden konkretny dzień, gdy pociecha była jeszcze małym chłopcem. Senior wypowiedział ważne słowa, gdy syn mężczyzny miał 5 lat, bardzo chciał zbudować z nim domek dla ptaków. Tata nie miał na to ochoty i powiedział malcowi, że ma ważniejsze rzeczy do roboty. Wtedy też spojrzał na buzię potomka. Zobaczył oczy pełne łez oraz ogromny smutek. Natychmiast zmienił zdanie, zaczęli tworzenie małej budowli. Dzisiaj grzeje, jeden. Córka Kasi Kowalskiej w szpitalu, musiała być intubowana. Gwiazda pilnie apeluje do wszystkich Polaków. Dramatyczne nagranie 2. Nie żyje zwycięzca Top Chefa. Zmarł na koronawirusa, miał 59 lat dziś. Po 40 latach od zdarzenia, senior nie pamięta ani jak zbudowali domek, o czym wtedy rozmawiali, nie pamięta w zasadzie niczego oprócz smutnej buzi chłopca. Mimo to do dziś trzyma karmnik. Wtedy Leanna zaczęła niemal płakać, zrozumiała bowiem, co staruszek chce jej przekazać. Najważniejsze jest to, co rodzice i dziecko robią razem. Dorośli powinni się poświęcać się dla swoich dzieci, by po wielu latach, gdy te się usamodzielnią, nie zapomnieli o nich. Chciała podzielić się tą historią ze wszystkimi innymi rodzicami. Najlepsze newsy dnia, źródło, Facebook. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.